Dzień dobry, Maciej Maleńczuk. Dobry wieczór w sumie. Dzień dobry paniom i panom Cieszyniankom i Cieszynianom. Właśnie, bo pretekstem naszej rozmowy jest koncert, który będzie pod koniec czerwca w Cieszynie, a wcześniej w Bielsku Białej. Lubisz Cieszyn, czy nie za bardzo? Bardzo lubię. A dlaczego? Dlatego, że jest tam luzacka atmosfera. I o ile sobie przypominam, było sporo wydarzeń tam różnego rodzaju kulturalnych w tym mieście od wielu lat. Mm-hmm. I zawsze jakby z jakichś dziwnych przyczyn jest takie wrażenie, że jedziemy do Cieszyna, to fajnie. No. Mm-hmm. I jest to fajna widownia, o ile sobie dobrze przypominam. Żeby się coś zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło, wręcz przeciwnie, czekamy, jesteśmy wygłodniali tych koncertów znanych i bardzo lubianych i kontrowersyjnych, a ty się do takich zaliczasz. Znaczy ja w tej chwili, mając taką przerwę, postanowiłem nieco zrewolucjonizować swój repertuar, choć umieściłem kilka utworów, no nie wiem, czy one są polityczne, ale na pewno są na temat społeczny. Mhm. Ponieważ tak. No, wydaje mi się, że słuchaj, są pieśni o miłości też są. Natomiast no, ja mam tą, nie wiem, czy cechę dobrą, że się odzywam w sprawach społecznych. I w sumie faktycznie jest kilka utworów, które no, po prostu wtedy, kiedy je umieszczałem na płycie, byłem prorokiem, jestem prorokiem i to wcale nie jest takie lekkie, mój drogi kolego, no być tak. Tym prorokiem. A czasami niektóre proroctwa bardzo łatwo byłoby prorokować, bo pewne osoby dążyły w danym kierunku, a w końcu lądowały tam, gdzie zawsze mówiły, że nigdy nie wylądują na przykład. No tak no, jest. Nie musimy już dręczyć tego tematu. Nie, ale rozumiem, że klauzula sumienia będą utwory z tej płyty tak, przede wszystkim tak. Na koncercie. Nie. So, ja mam taki, wiesz, pewien żelazny repertuar, który musi być, nie? Mhm. Nocka, Dziewczyna, i inne, takie rozrywkowe bardziej piosenki z dawnych lat, które były pięknymi przebojami. I oczywiście gram kilka nowych numerów z nowej płyty, ale gram też stare kawałki, mam fajny bardzo zespół jazzujący. Jest to po prostu sekcja rytmiczna, kontrabas i perkusja, natomiast chodzi o fajnych umiejętnościach. I no, dawno też nie graliśmy, cieszymy się, że chcesz się pograć. Bardzo w sumie nie robimy próby. Mm-hmm. I zamierzam być przygotowany i pokazać, co to jest profesjonalne. No, myślę, że tak będzie. Tutaj się czegoś innego na pewno nie spodziewamy. A powiedz mi, zależy mi na tym. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów technicznych, bo to zawsze jakby tego się można bać, bo to nigdy nie wiadomo. No tak, to jest. No, natomiast nie chciałbym na pewno przyjechać zardzewiały i zardzewiałem zespołem, tylko raczej. No, to znieść, ten repertuar się zmienił, nie jest już tak, jak było, nic już nie jest. No tak. A jak spędziłeś ten rok pandemii? Twórczo czy odpoczywałeś? To znaczy na pewno bardzo twórczo, ale również sportowo. Generalnie podjąłem się takie jakby naprawy organizmu swojego, więc usportowiłem się. Zacząłem uprawiać lekarstwo. O proszę, gratuluję. Czyli zwyciężyłem Big Masters na 500 metrów kajakarstwo szybki. Także wciąż jakby rozwijam takie już emeryckie trochę pasje, ale miałem na to czas. Generalnie bardzo mocno się w to wkręciłem. Okej. Okay. Jestem, jak powiedzieć, wilkiem słodkich wód. No proszę, tak. Maciej Maleńczuk jako złoty mistrz w kajakarstwie to jest faktycznie nowość. Powiedziałeś emeryckim życiu, a czujesz się emerytem? No, to znaczy, to się nazywa tak zwana przedwczesna emerytura, bo jeszcze właśnie nawet nie mam takiego wieku. No właśnie. Więc, ale chcąc, nie chcąc, pandemia wysłała wszystkich na emeryturę przedwczesną. Mhm. Teraz się okaże, co w tym czasie zrobił. Są tacy, którzy na przykład ćwiczyli na instrumenty, na przykład my, jak się w końcu spotkaliśmy z powodu prób, to się okazało, że jest całkowicie przygotowany, ponieważ ćwiczy. Mhm.
A powiedz mi, jest coś, czego żałujesz w życiu? Całe mnóstwo, ale nie opowiem ci tego. Okej. Jest mnóstwo takich rzeczy. A powiedz mi, jak spotykasz teraz jakiegoś muzyka na ulicy, to przystajesz i jakoś, nie wiem, słuchasz, czy raczej nie masz na to czasu i w ogóle cię nie interesują grajkowie na ulicy? Mówisz o muzyce ulicznej? Tak, mówię o wokalistach, o osobach, które czasami grają na instrumentach. W Krakowie na pewno, no mam nadzieję, że też życie się obudzi, nie? Takie uliczne i też tych trochę ludzi się pojawi. Jak ty reagujesz na takich artystów, którzy się produkują na ulicy? Daję kasę i się ewakuuję. Nie chcę robić zbiegowiska i ściągać uwagi swoją osobą, nie? W takiej sytuacji. No tak. Bo się daje kasę i się ewakuuje. No jak mnie ktoś tak uwiezie, że o Jezu, to może i postoję, ale tak to raczej daje dyla. Okay. Ale daje pieniądze, nie? No to wychodzimy, nie? No tak, to miły gest. On sobie zostanie sam ze swoją sztuką, którą tam uprawia, masz tutaj dwie dychy i cześć. Powiedziałeś, że nie za bardzo chcesz mówić o rzeczach, których żałujesz, to zapytam cię o jakieś takie super momenty. Co jest dla ciebie takim dobrym momentem? Co było? Takie rzeczy, które jak wspominasz, to wywołują ogromny uśmiech na twojej twarzy. Na przykład, no współpracy na przykład z Wagleskim bardzo mi łatwo. Również całą drogę Pudelsów. Zespołu, który właśnie był jak Feniks, powstawał i upadał, rozpadał się, ktoś odchodził, ktoś przychodził. W końcu teraz już umarł Pudel, ale wspominam, ponieważ wciąż słucham płyty Psychopop, wciąż słucham płyty Wolne Słowa. To były, jakby brałem udział w tym powstawaniu tego. I powiem szczerze, że był to prawdziwy tygiel umysłów. Utwory powstawały wspólnie, muszę to przyznać. Przy całkowicie nierównym udziale, bo jeden spał, drugi udawał, że coś mixuje. To było fajne, to było twórcze i to już Senevrat. A powiedz mi, czy ty się czegoś boisz? Tak, boję się wojny. No, to mnie zaskoczyłeś teraz. Boję się wojny, bo może nastąpić. Jakby tak było, to bardzo proszę mnie powołać, gdyż chcę zginąć w krwawej bitwie. Wolałbym, żebyś jednak grał i śpiewał. Ale ja już jestem stary, nie powinni młodych wysyłać. Powiedz mi, piszesz jakąś kontynuację swojej książki? Powiem ci, że czasem się nad tym zastanawiam, bo bardzo dużo się wydarzyło tamtego czasu. Myślę, że można byłoby większą uwagę przyłożyć do tego, jak wyglądała moja kariera i moje przygody jakby od strony show biznesowej, nie? Nie od strony tego, co ćpałem. Tylko jak wyglądała ta kariera, nie? Ponieważ to też jest cała już historia, legenda i mnóstwo tych płyt nagrałem. Sam nie wiem już ile, ale grubo powyżej 30. Mówię o takich płytach, gdzie jestem liderem za każdym razem i coś tam, nie wiem, jakiś udział w powstaniu tego, bo pomysł był na to, żeby powstawało. Mi się już wydaje, że właśnie mam wrażenie, że już zarzuciłem, za dużo tego wszystkiego wydałem, wiesz, za dużo tego wszystkiego jest. Słuchaj, no nigdy za dużo. Wydał płytę, ojej, czujecie, on bez przerwy coś wydaje. I dostaje też nagrody za te płyty. Wolałbym teraz sobie pozwolę, żeby jednak nie spieszyć się z wydawaniem kolejnych rzeczy. To zrobiłem z Nataszą Lubańską duet. Zrobiłem jeszcze jedną pytanie, które mam dla niej pomysł. To jest dla mnie miła odskocznia. Natasza jest profesjonalistką, świetnie wygląda. Umie tekst na pamięć i uważam, że jest nie do końca gwiazdą odkrytą, w sensie, że można, niewykorzystaną jest ona. Tak, znana, ale faktycznie. Ona ma takie warunki, jakby. Maciek, zniknąłeś. Już jestem. Okay. Że mogłaby zagrać jakąś taką usportowioną rolę, jakąś taką.
To tak jak ty mówisz o tym zaskoczeniu Nataszą, to ty mnie zaskoczyłeś tym, że tekst Krzysztofa Krawczyka Chciałem być, to jest twój tekst, chyba jeden w ogóle z dwóch lub trzech, które napisałeś dla niego. Dlaczego tak. dałeś mu akurat ten tekst? To było pisane całkowicie pod niego, to nie to, że mu dałem ten tekst, to było pisane ewidentnie dla niego, o nim, ze świadomością tych jego wszystkich zlotów i upadków. Ale z ciebie też los okrutnie drwił. Tak, i kiedyś się spotkaliśmy i ja mu powiedziałem coś takiego, się pytam, jak to jest możliwe, że tak pisałeś o mnie tą piosenkę, że to tak wszystko pasuje. Jak to o tobie? Przecież ja pisałem o sobie. Taki żarcik był. Pośmialiśmy się, a potem jakby powstał głuchy telefon z tego i ktoś stwierdził, to są jakieś moje marzenia, których nie spełniłem, no. No, jesteś marynarzem życia, wędrujesz od portu do portu. Oczywiście jestem wilkiem słodkich wód. Tak, słodkich wód i innych też czasami. Obecnie prowadzę całkowicie trzeźwe życie, nie piję w ogóle alkoholu. Do wszystkich to mówię, że nie od dziś, że jest to trucizna, która rozwala bebechy. O, bardzo, bardzo fajna puenta chyba tej rozmowy też, że życie na trzeźwo bez upiększaczy rzeczywistości jest do zniesienia. Nie jest. No, będziemy musieli kończyć w takim razie. Zapraszamy oczywiście na koncert. Czy chciałbyś jakoś, masz jakieś swoje specyficzne zaproszenie, które skierujesz teraz jeszcze do naszych mieszkańców Cieszyna i okolic? Spróbuję wykrzesać z siebie jakąś inwencję. Cześć, to Maleńczuk, jeżeli jeszcze nie kupiłeś sobie bilet na mój koncert, to i tak przyjdź. Ale nie, oczywiście zapraszam serdecznie wszystkich ludzi o jakim takim poziomie umysłowym na spotkanie z moją poezją, z opowieściami o moim życiu i nowymi wątkami tego wszystkiego, tego wszystkiego, co dookoła nas dzieje, ponieważ jak zwykle jestem prorokiem, byłem prorokiem i będę prorokiem, i wcale to nie jest takie miłe. No nie jest to miłe, tym bardziej, że dotyczy nas wszystkich. Niektóre proroctwa są aż na to oczywiste. No tak, tak. Ale o proroctwach w takim razie w następnym odcinku, miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś na przykład przy kajakach, miejmy nadzieję, że się spotkamy i będziemy mogli trochę powróżyć i prorokować. Jeszcze raz przypominam, że jestem złotym medalistą biegu Masters na 500 metrów. No proszę, no to naprawdę gratuluję. To w takim razie do zobaczenia. No cześć. To do zobaczenia na koncertach i też na sportowych różnych trasach. Bardzo dziękuję. Maciej Maleńczuk był naszym gościem. To w takim razie do zobaczenia w Cieszynie. Do widzenia, cześć.